tylem razem z wami, bo każdy z was jest trójkom wami. Ja zawsze byłem wrażony myślami, nie znam co do śmierci lęk, jak wy idąc rabry. Ten cyrk flagami ozdobiony, po wierszu zawiść ból nie zgwar. Czeka na walkę, wypadny sony, słychać wołanie i krzyki śmiechwar. Proszę Państwa, Leonard Szczur, ja myślę, że Państwo doskonale wiedzą, nie muszę przedstawiać, to jest wspaniały człowiek, który robił wielkie rzeczy, przystojnie jak mój kolega, musi być przystojny oczywiście, ale zrobił wiele rzeczy, zrobił wiele prac artystycznych, szczególnie płaskorzeźb. I te jego płaskorzeźby były wręczane przez ostatnie lata naszemu prezydentowi, prymasowi, wielu, zresztą nie było spotkania w Chicago, żeby właśnie nie była wręczana jakaś pamiątka wykonana przez Leonarda Szczura, a więc brawa dla niego i cieszymy się, bo Leonard, może dwa słowa. Dziękuję bardzo panu Henrykowi za takie pochlebne słowa o mnie. Dziękuję. Oczywiście witamy tutaj gości, mamy gości z południa. Pana prezesa Jana Cikowskiego. Byłem u niego w domu, u Jana. I dzięki temu, że Grażynka przeczytała mi całą historię tego koła, było mi łatwiej wykonać ten obraz. Chciałbym poprosić teraz pana prezesa Jana Sikorskiego z żoną Grażyną i z wiceprezesem. I chciałbym poprosić też pana majora Mariana Pruska. Bardzo proszę, panie majorze. Ten honor i zaszczyt wielki dokonania tego wręczenia, to tym bardziej cieszę się, że tak, że proszę państwa, że państwo w tym uczestniczą i że Henryk przedstawia to państwu do bo jest to wielkie dzieło sztuki i cieszę się tak twórca, jak i my tu, że ono może staje się po prostu jak gdyby symbolem kultury polskiej, która jest tworzona tu u nas w Chicago i tak wśród nie tylko naszych twórców, tych, których tu znamy, ale również tych, którzy po prostu pokazują się po raz pierwszy, wnosząc ten olbrzymi wkład do polskiej kultury. Cieszę się, że tak to jest i życzę dalszych sukcesów na naszemu twórcy, tu koledze Szczurowi, a państwu przyjmującym ten dar, niech on będzie symbolem więzi między nami. Z Leszkiem znamy się już trochę, można powiedzieć, już może za 2 lata, także jest to mój przyjaciel. Osobiście go prosiłem o ten obraz, zrobił go bardzo pięknie. Jest to piękne dzieło, jest to płaskorzeźba. Kiedy go zobaczyłem dzisiaj, bo nie widziałem go wcześniej, jest naprawdę śliczny. Jest to dzieło mistrza, można powiedzieć. Jako prezes tego koła literacko-dramatycznego imieniem Kazimierza Przerwy Tetmajera przy Związku Podhalan w północnej Ameryce i w imieniu zarządu jest nas tu wiceprezes i sekretarka koła i członkowie i była pani prezes, obecnie honorowy prezes, pani Zofia Bukowska-Kasjanowa. Prosimy może powstać, żeby ją pokazać. Wielka poetka, która napisała czytomiki wierszy, pochodzi z Czarnego Dunajca, tak jak i ja. Bardzo ją prosimy tutaj do nas.
I chcę podziękować w imieniu zarządu, w imieniu własnym i w imieniu członków tutaj, którzy przyjechali z nami, Leszkowi Szczurowi, za tak piękne dzieło, które nam przekazał do koła, dla mnie do koła. Bardzo serdecznie dziękujemy. Chcę Państwu powiedzieć, że to dzieło piękne i sztandar, który będzie poświęcony 11 kwietnia w kościele świętego Brunona na Saudzie, sztandar i ten obraz będzie poświęcony. I zapraszam Leonarda z rodziną, z przyjaciółmi i Was, Szanowni Państwo, na tą wielką uroczystość do nas, do domu Podhalan. Bardzo prosimy. To jest 11 kwietnia. Msza święta odbędzie się o godzinie 1:15, a po mszy zaraz przechodzimy piechotą do domu Podhalan, gdzie odbędzie się bankiet. Cyrk flagami ozdobiony, powietrzu zawisł durnie skład. Czeka na walkę, kulturny sony, słychać wołanie i krzyki śmiechar. Prosi wrzawa i tłum się wzwaga, już bliski kraje walki świat. Niech więc męstwa zręczy i odwaga, dziś za Wisłę jeszcze raz. A więc nadzieja, już czas, a siano bójto leador, chwyć mocno w dłoń, groźną swą dłoń. Pomnij, że piękne dziewczę chwili te zdala czule spoziera miłości pragnąc swej, miłości twej, miłości pragnąc twej. Piękne dziewczę chwili te zdala czule spoziera miłości pragnąc swej, miłości twej, miłości pragnąc twej, Karea.